Okej, okay, witam Was w takim, powiedzmy, szybszym odcinku, który jest moim sposobem na odkupienie swoich win po wczorajszym, po wczorajszej transmisji. Więc wczoraj, wiadomo, w aktualizacji pojawiły się różne tam zadania. Jednym z zestawu zadań były zadania szyfru, przy których, jak wiecie, siedziałem chyba z godzinę i nie byłem w stanie nic wymyślić. W końcu rozgryzłem to z pomocą mojej żony. Tak, ona to rozgryzła, bo jest mądrzejsza ode mnie, na to wychodzi. I chcę wam po prostu pokazać, o co w tym chodzi. A więc tutaj mamy kod, który pojawił się dzisiaj po 15. Nowe zadanie. I brzmi one tak. Zakłócenia, odszyfruj sygnał, 3 kropki, pod zaspą w, 3 kropki, w nawiasie wiadomość zaszyfrowana. Czyli musimy rozwiązać to, żeby dowiedzieć się, gdzie musimy się udać w tym zadaniu. Więc tu mamy ten kod, a to jest kod, ten, który mówiłem, że on oznacza datę 10 marca. On jest bardzo ważny właśnie w tym zadaniu. A więc o co chodzi? Czyli wypiszmy sobie wszystkie te cyfry po kolei. 26, 23, 30, 7. W tle leci w ogóle nowy pakiet muzyczny, który wejdzie od palucha rybnego. Jest kozacki. 17, 4, 4, 20, 20, nie 3, tak, 4, 28, 20, 25, 15 i 2. I teraz musimy, ajdź, nieważne. Minus. Może się już domyślacie, o co chodzi. Ale i tak wam powiem. Musicie wziąć ten kod i po kolei wpisywać tutaj te cyfry i odejmować je od tych cyfr. Czyli tu minus 1, minus 0, minus 0, minus 3, minus 2, minus 0. Minus 2, minus 3. I teraz od nowa. 1, 0, 0, 3, 2, 0, 2, 3 i 1. I wyniki, czyli 15. Dwadzieścia. 6. 20, 28, 7, a nie tak, 15, 1, 3, 20, 23 zostaje, tutaj 1, 26, 20, 23, 12 i 1. I teraz, czekajcie, tylko coś podrzucę. Żebyście mogli to zobaczyć. Actually. Okej. Dobra. Wchodzimy w alfabet polski. Dobra. Szukamy polski alfabet. Wchodzimy na Wikipedię. Tak będzie najszybciej. I mamy
wypisany alfabet. I teraz podstawiamy pod te wyniki, podstawiamy litery, czyli numer 15. Czekajcie. Jak to zrobić, żebyście... Da, pozwolicie, że sobie to jednak schowam. Da, czyli numer 15 to jest L. Numer 20 to jest O. Nie, tu. Halo. Dobra. Przepraszam. Lo, pod szóstką mamy D. Pod dwudziestką znowu mamy O. Teraz pod 28 mamy W. Pod siódemką, skoro pod szóstką jest D, czyli pod siódemką będzie E. Chyba już, ja wiem, już się domyślam, co tu wyjdzie, wy chyba też, że chodzi tutaj o lodowe la, tu trójką mamy B, pod 20 mamy O, pod 23 mamy R, no czyli laborator, czekaj, labora, dobra. Labora, labora. 26 T. T. O. 23 nie mamy. Nie. Mamy, dobra, R. R. 12 mamy. Powinno być I, dokładnie. I pod jedynką mamy A. Czyli dostajemy lodowe laboratoria. Dajcie. Żeby trochę lepiej to wyglądało. O, lodowe laboratoria. I tak się to robi. Musicie wziąć kod. Pod każdą z tych cyfr po kolei postawiać cyfrę z tego kodu. Odjąć. I wtedy wynik, który otrzymacie, to jest cyfra, którą musicie podstawić z alfabetu. Ja bym sam chyba nigdy na to nie wpadł. No, więc dobrze, że mam mądrą żonę. No, więc to zadanie wymaga od nas udania się pod... czekajcie, jeszcze raz wam powiem. Odszyfrować sygnał pod zaspą w lodowych laboratoriach. Czyli musicie się udać do lodowych laboratoriów, tam odnaleźć jakąś zaspę, no i tam wejść w interakcję z czymś. Tak się to prezentuje. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie tego szybkiego filmu. Mam nadzieję, że przyda wam się to. I widzimy się w następnych. Na razie.